Good morning, my friends. Good morning, good morning, good morning to all of you. How are you? How are you today? As you can see, I am in a different location today. It is a little bit dark. Maybe the sound is a little bit echoey. You can probably hear echo. I can't do much about that. Because the room is what it is. So I went away for the weekend and I am still here. The town where I am is called Evora. And those of you who have been to Portugal probably know this town. It is a very, very beautiful little town in Alentejo. And Alentejo is a part of Portugal. It is a small area. Well, actually, it's not that small. It's not very far from Lisbon. It's a bit, it's around an hour drive from Lisbon. And Évora is famous for, it is famous for a chapel, a small church where you can see the bones of the monks that used to live in Évora. Monks, czyli mnisi. Bones, czyli kości. So you can see the bones of the monks, excuse me, in that church. And also, the town is absolutely beautiful. If you are ever in Portugal, please, please come to Évora because it is amazing. During the time when we don't have the pandemic and the virus, the town is very busy. There are a lot of tourists. So if you don't like crowds, if you don't like tourism, maybe it's not the best place. But at the moment, it is amazing, it is beautiful, it is very quiet, very relaxing, very, very nice. So I really, really recommend it. And the Alentejo region is also very beautiful. There are a lot of fields and nature and a lot of small villages. It is very, very lovely. And it's so easy to get from Lisbon here. You can take a car, drive an hour, and you are there. And it is a nice place to visit if you are looking for something that is relaxing and calm. Good morning, Eva, and good morning, Agnieszka, and good morning, Mariola. Good morning, good morning, good morning to you too. Dzień dobry, moi drodzy. Jak zawsze zaczynamy troszeczkę takim angielskim, od razu na głębokie wody Was wrzucam. Jak widzicie, jestem w innym miejscu niż w swoim mieszkaniu. Jestem obecnie w Évorze, w Alentejo, troszeczkę inaczej. To jest ciemniej, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Jest ciemniej i pogłos jest troszeczkę taki, więc mam nadzieję, że jest ok, że nie będzie Wam to za bardzo przeszkadzało. Dzień dobry wszystkim i dzień dobry Małgorzato, Tobie również dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Dzisiaj troszeczkę, mam nadzieję, że lekcja będzie ciekawa. Spróbowałam ją troszeczkę skrócić z tego względu, że niestety muszę wyjechać z tego mieszkania, w którym jestem, więc chciałam troszeczkę krócej, chociaż myślę, że i tak nam to godzinę zajmie. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o trzech rzeczach, które są warte Waszego wysiłku. Three things that aren't, przepraszam, nie są warte. That aren't worth your effort, ok? So aren't worth your effort. Nie są warte Waszego wysiłku. I to są rzeczy, które zainspirowałam się troszeczkę artykułem, który znalazłam online właśnie o takich rzeczach. Artykuł był dosyć długi, ja wyjęłam z niego tylko tak naprawdę parę zdań, które uważałam, że są ciekawe i które uważałam, że mają ciekawe słownictwo, ciekawą konstrukcję, więc będziemy sobie analizować te zdania. Pokażę Wam oczywiście jak zawsze na ekranie, do tego będzie słownictwo i do tego będą pytania dla Was. Jeżeli będziecie
chcieli sobie podyskutować, popisać sobie, to macie tutaj szansę. Oczywiście ja lecę z koksem od razu, więc nie będę czekać na Wasze odpowiedzi zbyt długo, ale zawsze do nich wracam, czy to w ciągu live'a i będziemy sobie poprawiać. Zobaczycie na ekranie te swoje komentarze, będziemy je poprawiać, będziemy je komentować lub też po live'ie, więc jeżeli oglądacie ten live później, to również możecie sobie go włączyć później i brać udział też po fakcie. Dla tych, którzy nie wiedzą, przypominam, że jest webinar w następnym tygodniu, w czwartek, 29, o tym, jak uczyć się i nauczyć się angielskiej gramatyki. Będziemy sobie mówić o tym, jakie macie najczęściej problemy z gramatyką, jakie są konsekwencje tych problemów, bo to jest ważne. Będziemy mówić o nauce domniemanej i nauce sprecyzowanej, co to jest ta nauka, jakie są różnice między nimi i jak sobie ułożyć naukę tak, aby w końcu nauczyć się tej gramatyki i poprawnie ją stosować. Wiem, że gramatyka dla wielu z Was jest dość takim zawiłym tematem i dość ciężkim tematem i mam nadzieję, że ten webinar Wam to ułatwi, że będziecie mogli sobie jakoś ułożyć tę naukę albo przeanalizować naukę, którą do tej pory mieliście i jak się uczycie i może coś zmienić, może coś udoskonalić. Nie uważam, że to, co powiem na tym webinarze, będzie jakieś odkrywcze i nie wiadomo jak genialne i będziecie mogli sobie się nauczyć, wiecie, po prostu ogarnąć wszystko w tydzień. Nie obiecuję takich rzeczy, ale myślę, że przyjrzenie się temu, jak się uczycie gramatyki, w jaki sposób do niej podchodzicie i być może udoskonalenie tej nauki będzie tym, co wyciągniecie z tego webinaru. Webinar jest darmowy, jest dla osób od poziomu 0 do C1, czyli dla wszystkich, od tych, którzy się dopiero zaczynają uczyć, od tych, którzy się uczą już dawno, myślę, że każdy znajdzie coś w niej dla siebie. Od razu mówię, że webinar będzie dostępny darmowo przez 48 godzin, po tym będzie przesunięty do biblioteki OK English i to już jest płatna platforma, więc jeżeli trzeba będzie wykupić dostęp do niej, żeby po tych 48 godzinach mieć dostęp do webinaru. Od razu Wam mówię, że też, żebyście zajrzeli sobie do bloga, szczególnie osoby, które są troszeczkę na niższych poziomach. Ja co jakiś czas publikuję takie posty, które są taką mini lekcją i którą możecie sobie robić sami, które uczy konwersacji. Tak, gramatyki, słownictwa, ale to wszystko bierze razem i ona uczy konwersacji. Tutaj podałam Wam w komentarzu link do ostatniego postu i to jest link o rutynie, o tym jak mówić o swojej rutynie i macie tam słownictwo, macie tam wyrażenia, macie tam wszystko to, co trzeba przygotować i jak ułożyć sobie taką wypowiedź i jak ją ćwiczyć. Więc zapraszam Was do tego postu i takie posty podobne będą pojawiać się co jakiś czas na blogu i to będziemy szli od mniej zaawansowanych do bardziej zaawansowanych osób i każdy będzie mógł sobie ćwiczyć sam, jeżeli chce. Dobrze, moi drodzy. To co? Tutaj widzę, że są komentarze. Portugal is my little dream. Well, I hope it will come true, Eva. I hope that you can come to Portugal. It is an amazing country and it is so, so beautiful. Patricia said to see Portugal is also on my bucket list. I hope that you will have a chance to come here. It is very, very nice, especially in the spring, summer, early autumn as well. I think it's very beautiful. Okay, my dear all. So, let's start with our lesson. Let's start with our lesson. So your first question is, what do you think is the biggest waste of time? What do you think is the biggest waste of time? Waste, czyli marnowanie czasu. What do you think is the biggest waste of time? So, you can put it in the comment. Okay, you can put one sentence, two sentences, if you want, of course. So, I think the biggest waste of time.
I was thinking about it the other day, and I really think, even though I am guilty of this, I really think that scrolling Instagram and scrolling Facebook without a goal, without a purpose, just scrolling it, is the biggest waste of my time. And unfortunately, I do it quite a lot. Agnieszka says also scrolling Facebook. Yes, I really think that if you do not have a goal, and if you do not have, if you're not looking for something, for example, if you learn English from Facebook, I think it's not a waste of time, okay? Because you're learning something, you're looking for some information, that's okay. But if you just go there and scroll and you just don't think about anything and it's just, you know, no purpose in this, I think it is the waste, it's a waste of time. Agnieszka says watching TV, Mariola says watching Netflix, and Antenka says watching TV is the biggest waste of time. Yes, again, I think if you watch something that is good, even if you watch a movie, but the movie is good and it brings you some emotions, I think it is, or if you learn English from it, it's also good, right? But if you do it and it's just not, it doesn't bring you anything, it's not really great. I agree. Okay, so let's have a look at three things that aren't worth your effort. Aren't worth your effort. Okay, so first, vocabulary. Vocabulary. So, worth something. Worth something. If something is worth money, it means that it can be sold for that amount and it has a good value. Okay, moi drodzy, zanim w ogóle jeszcze, może zanim zaczniemy sobie to tłumaczyć, doszłam do wniosku, że będę Wam podawać tutaj tłumaczenia z angielskiego na angielski i będę się tego trzymać, dlatego że jest to najlepszy sposób na rozwinięcie biegłości, na rozwinięcie myślenia w tym języku. Jeżeli nie rozumiecie do końca, bo rozumiem, że może tak być u niektórych, sprawdzajcie sobie w Google'ach i to jest ok. Na pewnych poziomach jest to jak najbardziej dopuszczalne. Ja Wam podaję z angielskiego na angielski, czasami podam Wam jakieś przykłady. Mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe. Czyli wracając do naszego wyrażenia, worth something. So if something is worth money, it means that can be sold for that amount and it has a good value. So we say that this watch, for example, is worth $10. Okay, so for example, my phone is worth probably now is worth maybe 200 euros. I don't know, maybe something like that. Okay, so we can say that my shoes are worth $25 or 25 złoty, or my blouse is worth 50 złoty, and so on. We can also say that about a relationship or some activity is worth time, energy, or effort. So for example, this relationship is not worth your time and energy. Stop worrying about this. It's not worth it. Okay? It is not worth it. This relationship is not worth your time or energy. Or you worry about something and it's really pointless. It's really not good to do it. So don't worry, it's not worth it. Okay? So, what is worth time and energy? So before we said that something is a waste of time, right? You said, what did you say? Reading not always smart posts on Facebook, Joanna says. Patricia, mindless scrolling on social media. People who don't respect our time and continue to complain, I would say. And Zofia says that cooking is a waste of time. Okay, cooking is a waste of time. Now, what is worth your time and energy?
Okay, so what is something that you think it's good for you? Okay, it is good for you and it is good to put your time and energy into it. What is worth your time and energy? So for me, spending time with my close ones or friends is worth time and energy. I feel very energized. I feel very good when I spend time with people I love and I like. Reading books is worth time and energy, I think. Education in general is worth time and energy. So when I learn languages or when I go and learn something new, it is really worth my time and energy. So Zofia says, Agnieszka says, self-developing is worth time and energy. Absolutely, yeah? Self-developing, so when we develop ourselves, we learn something new, or maybe we exercise, right? It's also self-development. Exercise, reading, learning languages. Aneta says, language learning. Absolutely. Language learning is worth time and energy always, always. Agnieszka says reading books and learning dancing. Yeah, why not, right? I think dancing is such a wonderful thing. I cannot dance very well, but I love it. And I love music and I love being on the dance floor. I love going to the weddings. And when I go to a wedding, I dance all the time. Just invite me and I'll be there and I'll be dancing on the dance floor. I love it. Okay, so let's have a look at these three things that are not worth our time and energy and are not worth our effort. So the first one is internet tensions. Okay, we will have a look at the vocabulary in a moment. Okay, so the first thing is internet tensions are the vacuum of your time. Arguing on the internet is a tax on people who don't value their time. Okay, let's read it again. Internet tensions are the vacuum of your time. Arguing on the internet is a tax on people who don't value their time. Beautiful, two beautiful sentences. I really love these sentences, okay? So, tension. It is a mental or emotional strain. Tension means that there is something that is, you know, very tense, that is very, very, it puts you in a very stressful situation. It's stressed. You are stressed. You feel stressed. You feel that you are angry, maybe. You are angry and you are stressed. Vacuum. Okay, vacuum. You can see a vacuum cleaner on the right side. So this is a vacuum cleaner. So vacuum is that something sucks your time. It is a vacuum of your time. So it means that arguing, when you argue on the internet, it means that it just takes your time from it. Okay? And argue, I think you know this word, argue to exchange opposite ideas in an angry way. So if you can argue with your husband, with your wife, with your children, if you have opposite ideas, you don't agree with each other. And tax. Tax is money you pay to the government from your salary or your earnings. Okay, so it is a tax on people. It is just, it takes more from your time. It takes more from your time. It takes more from your energy and so on. Value something, it means to appreciate something. So it means that if you argue on the internet, the arguing, the tensions take more from your time, and it does that to the people
who don't appreciate the time. Okay? Małgorzata asks, there of a vacuum. Okay, sorry. Yeah, you're right, you're right. Tutaj przepraszam, powinno być e. Bo wstawiam, nie wiem czemu, napisałam D albo E. Usually E może być E vacuum. Sorry about that. Okay, good. So, arguing on the internet is a tax on people who don't value their time. Okay, so, a question to you. Do you like... A teraz mnie łapiecie na małych błędach, jasne. Vacuum, oczywiście przez dwa C i jedno U, a nie przez tak jak tutaj mam. Tutaj mam raz tak, przepraszam Was bardzo. Okay. Okay, do you like internet tensions? Okay, I think some people like it. I think some people enjoy arguing on the internet. Do you do that? Do you argue on the internet? Do you go and comment? And are you angry about it? If you see that someone has a different opinion than you, do you go and argue about this? Or do you stay calm and you don't take part usually? So I think nowadays, when I see that someone has a different opinion than me, I try to ignore it. I don't really comment on things on the internet anymore. Of course, I have my YouTube channel, I have my Facebook page, and sometimes people are not nice there. But if they are not nice, okay, if they are not nice, I just delete the comments and ignore it, forget it. At least I try it. Sometimes it's very mean and it's not very nice, so it stays in your head sometimes, but I don't like internet tensions. I don't think it's worth of my time and energy. I just don't really think that it's very good for me, and it's just for me it's very stressful, and I prefer not to do it. So let me know what you think about it. Just have a look at what you said, what is worth your time, reading books and cooking, reading books, learning languages, meeting people with interesting passions. Very nice. Agnieszka says, arguing in general is wasting time, especially on the internet. I would agree with that, yes. I think people argue, right? It's in our nature to discuss opposite ideas. But I think on the internet, especially if you do it on the internet, it's just a waste of time. You will not convince anyone, czyli nikogo i tak nie przekonasz. You will not convince anyone anyway, so why do it? Hmm? Yeah, it's better to just leave it. Okay. Sip of coffee. And we are going further. Number two. Number two is personal relationships can become a black hole. Sometimes we keep friendships and relationships up that are toxic. When they end, we feel bad that they ended. We spend too much energy thinking about it. Mm-hmm. So, first one, personal relationships can become a black hole. Black hole, czyli czarna dziura, it can be something where you fall and you fall into that and you have no way out and you don't see a way out. Okay, you can imagine that, right? So, we often talk about something that has no way out, it's just hopeless, right? It sucks us in and we don't see any solution to it. So black hole is just that place. And personal relationships
can become that black hole. Then we say sometimes we keep friendships and relationships up that are toxic. Keep something up. It means to continue something. So very often in our lessons, when someone is doing very well, I write to them in the report, keep this up. You are doing very well. Keep this up. It means continue this. So friendships and relationships, we keep friendships and relationships up that are toxic. Yeah. And then the next word, it says toxic. It means that something is not healthy. Okay. So sometimes we continue the relationships that are toxic. So very often we even have this in relationships. So maybe sometimes people are in a relationship with someone who has problems with alcohol, you know, very serious things. But sometimes we have a friend who is a liar, czyli jest kłamcą, who is a liar. Sometimes we have someone who is not very good for us, right? And we continue this relationship. And we spend time and energy on this relationship. And then we feel bad. Okay, so this one is important because it is different than feel unwell. Okay, if I feel unwell, I have the flu, I have maybe fever, I have a headache, I don't feel very well. But here we feel bad. We feel bad emotionally or mentally. For example, we can feel guilty. So when we end these relationships, we feel bad, we feel guilty, we feel not very good, we feel that we hurt maybe the other person. And we spend too much energy thinking about it and thinking about this relationship, what has just ended. Okay, so again, let's read it again. Personal relationships can become a black hole. Sometimes we keep friendships and relationships up that are toxic. When they end, we feel bad that they ended. We spend too much energy thinking about it. Okay, so a question for you. Have you ever had a toxic relationship? Have you ever been in a toxic relationship? Okay, have you ever known someone who was not very good for you? Okay, so when it comes to me, I don't think I had such a big problem with this. I think I did know someone who made me feel stressed. Every time I talked to this person, I was stressed. Okay, this person wasn't a bad person. It wasn't that they wanted to do something to me or they did it on purpose. They were just this kind of person. And every time I was with them, I was stressed. I think this person gossiped, czyli plotkował. I think this person gossiped a lot and maybe that's why I felt stressed. So I ended this relationship. Okay, so I decided not to see this person. I decided that this is not a good friend for me. So I wonder if you've ever had this situation and what happened. You can leave a comment as always. What do we have here? Agnieszka says, I express my opinion on my Facebook wall, but I try not to argue. And it's a good way, I think, to do it. And I try not to argue. Yeah, very good. So I think that's a very good way of doing this, Agnieszka. I think it is a very good way of dealing with what you want to say. If you want to share your opinion with others, I think it's brilliant. And of course, it's good not to argue with people and just end the discussion. Okay, so let me know if you've ever had a toxic relationship, if it was a black hole for you too.
And the last one is thinking about the past all the time. Thinking about the past all the time. We all make mistakes. It's best to either forget or move on without regret. Okay? Thinking about the past all the time is the third and the final one. We all make mistakes. It's best to either forget or move on without regret. And the first one is the past. Okay? I think it's very easy, the past, right? You probably know this word. But remember that it is the past. Okay? We think about the past. Make mistakes, not do mistakes. In Polish we say robić błędy, popełniać błędy. In English it's not do, but make. Okay? Make mistakes. And to do something that is wrong and not correct. So sometimes in English when we speak, we make mistakes. When we write something and we maybe make, we write something wrong, it is also making mistake. But we also make mistakes in our lives, right? We do something stupid that is not very clever. It's not very good. So we make mistakes. Either or, very, very important phrase for a lot of you. Either or, a choice between two things. Okay, so if you have two things, it's best to either, albo, forget, zapomnieć, or move on. Or, czyli albo, 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 either forget or move on. Okay, so either or is a choice between two things. Move on. Move on to forget something and to live on. Okay, so move on is also physically. So when you move forward, you go straight. It's you can say, I am moving on. Yeah, sometimes when we are queuing, stoimy w kolejce, we are queuing, we can move on. We move on especially in our lives. Okay, so for example, you broke up with your boyfriend. It was painful at first, but you moved on. You forgot. You forgot about your boyfriend. It's behind you. You moved on. Regret, a feeling of sadness after doing something that is against us. Regret. I regret a lot of things in my life. I did a lot of stupid things. I made mistakes and I regret them. I said, oh, I wish I hadn't done that. I wish I had done something different. So I regret it. And regret can be a verb, czyli może być czasownikiem, and can be a noun, czyli może być rzeczownikiem. And in this sentence, it is a noun. So it is best to either forget or move on without regret. So here we have a noun, but we also regret things, and it is a verb as well. So let's read it again. Thinking about the past all the time. We all make mistakes. It's best to either forget or move on without regret. Okay, and I hope that's clear. Do you regret the mistakes you made in the past? Do you regret the mistakes you made in the past? Do you think about it all the time? Do you regret them? Okay, do you regret mistakes you made in the past? I think about the past a lot. And I think a lot of us do the same. We do think about the past. I don't think I regret anything in my life. I think it's an experience and I think it's there for me to teach me something, right? So let's say I think about the past all the time. What advice would you give me? What advice would you give a person who thinks about the past all the time? I wonder if you have a good advice for me. Okay, so if you want to share something in the comments, please do. I will, of course, check it
and we'll come back to it. Ok, więc sprawdzimy sobie Wasze odpowiedzi za chwilę i za chwilę przechodzimy już do quizu. Jeżeli chcecie się czymś podzielić w komentarzach o tym, czy myślicie o przeszłości, czy żałujecie jakichś decyzji, albo jakąś chcecie poradę, na przykład dać osobie, która myśli ciągle o przeszłości, dajcie znać w komentarzu również. I za chwilę przechodzimy, wiem, że pędzimy i nie daję Wam czasu za bardzo, żeby się wypowiedzieć w komentarzach, ale możecie, wiecie, przysiąść do tego później lub możecie to zrobić teraz i po prostu ignorować to, co teraz mówię i skupić się na pisaniu. Ja zaraz do Was wrócę do komentarza. I my przechodzimy już do naszych quizów, do naszych pytań. Pytania będą po prostu tylko sprawdzeniem słownictwa z tego tekstu. I pierwsza rzecz to these jeans are $100. These jeans are worth, these jeans are worthy, and these jeans cost $100. Paulina says, think about the present. Yes, of course. And I think it is a very difficult thing to do, Paulina, right? It is a very difficult thing to do, to think about the present. I think you have to practice mindfulness, right, to do it. Okay, good. Wow. So many answers. A, very good. Okay, very good, of course. Teraz tak, worth jest tu odpowiednim czasownikiem, przymiotnikiem, do tego zdania, bo mamy a worth, ok? Druga opcja, B, jest taki wyraz jak worthy. Jest taki wyraz jak worthy, ale ten wyraz oznacza troszeczkę co innego. Bardziej, że jestem Ciebie godzien, na przykład, jeżeli chcecie powiedzieć jestem Ciebie godzien, to możemy powiedzieć I am worthy of you, albo nie jestem Ciebie godzien, I am not worthy of you. Natomiast, no oczywiście tutaj nie za bardzo pasują, bo jeansy nie mogą być godne $100, chociaż może w jakimś tam kontekście możemy tak powiedzieć. Trzecia opcja, cost, mogłoby być, gdyby nie było are, oczywiście. Wtedy można by powiedzieć, these jeans cost $100. Wtedy możemy jak najbardziej tak to w ten sposób zrobić, natomiast oczywiście tutaj będzie worth. Worth jest tutaj odpowiednim słowem. Widzę, że komentujecie, super. Zaraz przejdziemy do Waszych komentarzy. Po quizie sprawdzę Wasze komentarze, zobaczymy, czym chcieliście się podzielić. Super. Cieszę się, że chcecie brać udział w dyskusji. Dobra, następne. They are because they have different opinions on how to raise kids. Argue, tensing or arguing. Argue, tensing or arguing. Okay, what do you think? Which option would be the best here? Tutaj troszeczkę gramatyki nam. Jest słowo z naszej lekcji, ale oczywiście troszeczkę gramatyki nam tutaj dochodzi. Agnieszka, Aneta, super. Marta, ekstra, Małgorzata. Yes, you are right, you are right. To było proste, coś mi się wydaje. Oczywiście odpowiedź C jest poprawna. They are arguing, ok? Czyli oni teraz się kłócą. They are arguing. Argue by było dobrze, gdybyśmy powiedzieli they argue, czyli oni się kłócą ogólnie zawsze, ale oni się teraz kłócą, bo jest are, czyli musimy dać arguing. They are arguing. Tensing, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy jest taka forma tensing. Wymyśliłam ją sama, nawet nie sprawdziłam, czy można tak powiedzieć, że oni się jakby spinają. Może i można. W każdym razie C jest tutaj poprawną odpowiedzią. Ekstra. Jedziemy dalej. You must, your time, stop spending it on thinking about the past. You must worth, value or to appreciate.
Okay, worth, value, or to appreciate. What do you think? What do you think? Which one is the best? Patrycja was first, okay. Agnieszka, Marta, okay. Agnieszka druga, okay. So, I can see that some of you put C. B is the right answer. You must value your time. You must value your time. Pierwsze, you must worth your time. Nie można tak powiedzieć, tak? Nie ma to sensu, nie skleja się to razem. To appreciate C mogłoby być, gdyby nie było must. Albo gdyby była, no dobra, have to, gdyby było zamiast must, by było have to, have, gdyby było have, to można by było dać to appreciate. Ale po must nie ma to, pamiętajcie. Po must nie ma to, po must od razu stawiamy bezokolicznik, tak? Czyli tutaj będziemy mieli value. Ono nam najbardziej pasuje. To appreciate nie moglibyśmy dać, chyba żeby nie było w odpowiedzi C, to. To wtedy moglibyśmy, you must appreciate your time. Można by było tak powiedzieć, jak najbardziej. Ale akurat tutaj nie możemy tego dać. Value jest najlepsze, najlepszą opcją. OK, next one. You learn English every day, that's very good. Something, something, this, something, something, and you will speak fluently. Do this all, keep this up. Continue this up, ok? W odpowiedzi dałam Wam jeszcze raz this, dlatego że mi trochę stwierdziłam, że będzie chyba łatwiej, chociaż nie wiem. Patrycja pierwsza, kto jeszcze? Alina, super, Ewa, ekstra. Oczywiście, keep this up. Do this all and you will speak. Nie można. Do this all do kontekstu nam nie pasuje. Okay? Mogłoby być na przykład, gdyby oh, so you read in English, you have to read in English, you have to watch TV in English, do this all and you will speak fluently. Wtedy okay. Continue this up. I think the phrasal verb is not right here. It just doesn't exist. So keep this up. Czyli dalej, rób to dalej. Keep this up. Continue doing it. And you will speak fluently. Okay? So if you learn English and if you keep this up, you will speak fluently. Good job, everyone. Next one. I broke up with him 2 years ago. It was hard, but I move on, moving on, or moved on. I broke up with him 2 years ago. It was hard, but I move on, moving on, or moved on. What do you think? Again, grammar. Czyli nam gramatyka troszeczkę wchodzi tutaj znowu. I co myślicie? Która odpowiedź będzie poprawna? Patrycja, Alina, Mariola. O, różne odpowiedzi dzisiaj do tego mamy. Więc, które jest poprawne? Musicie sobie spojrzeć na to, po pierwsze na kontekst i po pierwsze na to, jak jest skonstruowane to zdanie. Większość Mateusz, super. Większość z Was mówiła, że C. C jest poprawną odpowiedzią. I moved on. Czyli po prostu zapomniałam, poszłam dalej w moim życiu i zapomniałam o nim zupełnie, tak? Więc przede wszystkim mamy tutaj te zdania w czasie past simple. Czyli zerwałam z nim 2 lata temu. Było ciężko. Ale dałam sobie radę, poszłam do przodu. I moved on. Oznacza to, że ja już teraz o nim nie myślę. Ja już zakończyłam ten proces zbierania się po tym zerwaniu. Tak? I dałam sobie radę, poszłam do przodu z tym wszystkim. Także po prostu pasuje nam raz, że do kontekstu i dwa, że musimy wstawić tylko 2 słowa. Jeżeli by było na przykład moving on,
No to musielibyśmy dać am. I am moving on. I takie, to zdanie jest poprawne. To zdanie jest poprawne. Pewnie musielibyśmy zmienić troszeczkę pierwszą połowę zdania, tak? It has been hard. Wtedy musielibyśmy dać. Bo jest ciężko, było ciężko, cały czas jest ciężko do tej pory. It has been hard, but I am moving on. Wtedy jest super idealny kontekst, idealne zdanie. Ale tak jak mówię, nie ma nawet am w tym zdaniu, więc nie może być I am moving on. I move on, tak naprawdę powiem Wam, że jeżeli chodzi o move on w tym kontekście, że daję sobie radę, skończyłam z tym i tak dalej i idę do przodu, częściej byśmy używali, jeżeli już mamy używać czasu teraźniejszego, to częściej używamy czasu present continuous, dlatego że jest to proces, który trwa przez jakiś czas i on się zakończy w jakimś momencie. To jest sytuacja tymczasowa, także move on nawet nie dalibyśmy tutaj. Moved on jest najlepsze. Łukasz się pyta, czy można dać I had moved on. Nie. Dlaczego? Nie możemy dać present, nie możemy dać past perfect. Tutaj nie możemy dać, bo wtedy, jeżeli dasz past perfect, I had moved on, będzie oznaczało, że ja już sobie dałam radę przed zerwaniem. To jest czas zaprzeszły, czy to się zdarzyło przed tym, zanim ja w ogóle z nim zerwałam. Tak, zanim to było ciężkie dla mnie. Także zupełnie nie ma to sensu. Tak, więc bardziej tutaj po prostu czas past simple. Nie przekombinowujemy, chciałam powiedzieć. Nie trzeba nad tym aż tak bardzo rozmyślać. To jest czas, po prostu czas w przeszłości, to się zdarzyło w przeszłości. Jest jakiś punkt na mapie w naszej przeszłości, to się zdarzyło, zostało zakończone i kropka. Nie ma więcej w tym żadnej większej filozofii. I have done many stupid things in my life, but I don't regret them, regretted them, have regret. Okay, I don't regret them, regretted them, have regret. Okay, what do you think? What do you think? Patrycja, anyone else? Agnieszka? Alina? Okay, Joanna? Very, very good. So, I don't regret them. Yeah, I don't regret them, po prostu. Nie żałuję ich. Mhm. Nie żałuję ich. Można, na przykład, C byłoby dobre, gdyby co było tam w C. Gdyby było S w regret. Pamiętajcie, że regret może być i czasownikiem, i rzeczownikiem. I możemy mieć żale, na przykład. Możemy żałować czegoś i posiadać żal. I możemy powiedzieć, I don't have regrets. I have regrets, I don't have regrets, mogłoby być, tak? Gdybyśmy dopisali do C, S na końcu, ale tego S nie ma i dlatego najbardziej gramatycznie pasuje nam oczywiście A, I don't regret them. Bardzo często w języku angielskim stosuje się takie wyrażenie no regrets, no regrets. Tak? Że na przykład zrobiliśmy coś, opowiadamy na przykład, to jest, często się stosuje jako trochę taki sarkastyczny żart, na przykład, nie wiem, so I have a hangover today, na przykład, że mam kaca, budzimy się w niedzielę, skacowani strasznie, byliśmy na super imprezie. So I have a hangover today, but yesterday's party was amazing, it was so good, right? So no regrets. No regrets, right? W takich przypadkach możemy po prostu powiedzieć no regrets. Nie, I don't have any regrets, na przykład, czy po prostu nie żałuję, jest właśnie Agnieszka. Nie żałuję, nie mam żadnych w ogóle, wiecie, było super. Tak? No regrets. Okay? Good job. So, let's have a look at your comments from earlier. I saw that, so many answers here. I saw some of you had put some comments. Okay, only days that we don't know are important.
as Marek Grechuta sang, the only days, I would say the only days that we don't know are important. The only days that we don't know are important, as Marek Grechuta, tak. Yes, I would agree with that. I would agree with that. And I think this is a very, very beautiful quote. And also, I love that song. It's beautiful. And Marek Grechuta had beautiful songs. I really love them. Thinking about the past is a bad way. Okay, Zofia. Może być. Twoje zdanie jest super. Twoje zdanie jest super, tylko jakby niedokończone troszeczkę, okej? Okay? Jeżeli co do końca chciałaś powiedzieć, ale sens jakby rozumiem. Thinking about the past is bad. Po prostu. Albo trochę to brzmi tak, jakby było niedokończone, więc ja bym dała thinking about the past is a bad way of living. Nie wiem. Is a bad way of living your life, na przykład. I już jest troszeczkę lepiej. Ok? Także troszeczkę coś tam trzeba, bad way of what? Troszeczkę trzeba coś tam dopisać albo skrócić to po prostu. Thinking about the past is bad. Right? That's it. You don't have to put way. Agnieszka. Draw conclusions, move on and enjoy your present life. First of all, a very good advice. I would say something that I need to remember about. Thank you very much, Agnieszka, for this advice. Second thing is draw conclusions. Tutaj bardzo dobre, od razu możemy sobie zapisać, bo to jest bardzo dobre wyrażenie. Draw conclusions, czyli wyciągnij wnioski. Wyciągnij wnioski. Draw conclusions, right? Po drugie, tutaj bardzo też zwróciłabym uwagę na to, jak dajemy komuś poradę jakąś, tak? Na przykład, co często się zdarza u uczniów, którzy uczą się na przykład dawać porady, bardzo często na samym początku zdania dają you. Uczymy się na przykład, i to się zdarza przy na przykład kierunkach, dla takich mniej zaawansowanych osób robimy kierunki. I ja na przykład mówię, że w kierunkach, jak się komuś podaje kierunek, gdzie ma dojść, to się nie mówi you go straight, you turn, tylko mówi się go straight, turn right, turn left. I trzeba o tym pamiętać. I tak samo przy dawaniu porad od razu dajemy czasownik, czyli draw conclusions, move on, enjoy your present life, tak? Dajemy, nie mówimy you, nie mówimy jakiś tam podmiot, tylko od razu dajemy czasownik. Very nice, Agnieszka. Thank you very much. Patrycja. There are only 2 days in the year that nothing can be done. One is called yesterday and the other is called tomorrow. Today is the right day to love, believe, do and mostly live. Dalai Lama. Very beautiful quote. I love this quote. Very nice. Beautiful advice, right? And so, so clever. So of course there are no mistakes here, no errors. Na co bym zwróciła uwagę tutaj? Być może na to there are only, znowu coś prostego, z czym bardzo dużo osób ma problem. There is i there are. Czyli są w roku, czy tam 2 dni, z którymi nie możemy nic zrobić, tak? There are. Są w roku. There are 2 days. Bardzo rzecz, która jest dosyć naprawdę prosta, którą się uczymy na samym początku, jak uczymy się angielskiego, a o którym naprawdę ciągle zapominamy. Thank you very much, Patrycja, for this beautiful quote. Better regret for me than regret that you didn't try. Okay, Agnieszka, thank you very much. Good advice, beautiful advice. Very, very nice. Jedna rzecz. Better regret mistakes or the mistakes. Better regret the mistakes than or bez de, przepraszam, bez de. De by było, gdybyśmy jeszcze tam coś dodali. Better regret mistakes than regret that you didn't try. Okay? It is better to regret mistakes. Ale regret, żałować czegoś, regret, od razu co?
Ok, not for, not in, not on, not coś tam, coś tam. Ale od razu, jeżeli mamy rzeczownik, to dajemy po prostu rzeczownik. Better regret something. Ok. Druga część zdania jest dobra. Druga część zdania jest dobra, tylko właśnie to, tam nie ma for, tam nie ma nic, co stoi między tymi dwoma słowami. Regret something. Ok, good job. Let me have a look if we have anything else here. No, I think that's it. Okay, good job, everyone. I hope you learned something today. I hope that you enjoyed this lesson. Moi drodzy, jeżeli Wam się lekcja podobała, to proszę o serducha, proszę o kciuki w górę, proszę o komentarze, że było super, jakieś uśmieszki, buźki, cokolwiek. Trochę miłości dajcie mi z rana. Moi drodzy, a ja Wam od razu przypominam dla tych, których nie było od samego początku, że mamy webinar w następnym tygodniu o gramatyce w języku angielskim, jak się jej uczyć i jak się jej nauczyć. Zapisy trwają, podaję link w komentarzu, zapisujcie się. Jeżeli, tak jak mówię, jeżeli Wam się podobało, dajcie mi znać serduchami, dajcie mi znać kciukami. Podzielcie się również tym live'em ze swoimi znajomymi, ze osobami, które znacie i którym by się może przydała taka lekcja. I co tutaj Łukasz says cool, Patrycja says thank you so much too, I really enjoyed it as always. Łukasz says very nice, you are very knowledgeable lady. Thank you, thank you. Thank you so much, Łukasz. That's very nice of you to say. Great lesson, thank you very much. Thank you, Agnieszka. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy live. Mam nadzieję, że Wam się przydał. Mam nadzieję, że sobie pozapisywaliście jakieś słówka, wyrażenia, cokolwiek. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was również do grupy Angielska Konwersacja, gdzie będziemy sobie ćwiczyć te wyrażenia w tym tygodniu i będą się pojawiać różne informacje dotyczące tych wyrażeń. I wstawiam link do grupy w komentarzu. Możecie się przyłączyć, jak jeszcze nie jesteście w grupie. W tym tygodniu, jeżeli chodzi o zadania na grupie, musicie dać mi trochę czasu, bo jestem na wyjeździe, więc będę musiała się stąd wynosić niedługo. Dlatego bardzo proszę o cierpliwość, ale na pewno będą wszystkie zadania. Thanks for the lesson. Have a nice day. Well done. Thanks. Thank you very much, Aneta. Thank you very much, Agnieszka. Thank you very much, everyone. Dziękuję Wam bardzo. Kończymy, moi drodzy, bo miało być krótko, ale nie było. W następnym tygodniu spotykamy się, tak jak zawsze, o 9 rano, bez żadnych zmian. Ok? Thank you very much. Have a wonderful Monday. Have a wonderful week. See you next week. Bye bye.